Hej, cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie z tej strony Kosmo i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, moi kochani, robimy sobie odcinek, w którym będziemy sobie budować dom, gdzie każdy pokój to jest inny miastowy, czyli taki jakby inny Tauni. Tauni to jest właśnie osoba, która mieszka po prostu w Simsach, jest osobą nam znaną i przez niektórych lubianą, przez niektórych mniej lubianą. I właśnie takie odcinki już były robione na amerykańskim YouTubie i naprawdę u niektórych wychodziło to prześmiesznie, bo jakby wiecie, nasze wyobrażenia na temat niektórych Simów w grze już istniejących są różne. I każdy jednych lubi mniej, jednych lubi bardziej, więc to może być coś mega ciekawego, a wiecie, że ja mam do pewnych osób w Simsach urazę, do pewnych mam bardzo dużo miłych uczuć, jakkolwiek to brzmi, patrząc na to, że to są postacie po prostu w grze, to tak jest i chciałem coś takiego właśnie zrobić, także zacznijmy sobie, słuchajcie. Na samym początku w ogóle może pokażę wam, jakie wybrałem osoby. Nie widać tutaj do końca, bo będziemy sobie teraz losować, wziąłem sobie pod uwagę wasze opinie pod ostatnim takim odcinkiem tego typu, że powinienem losować te pokoje. Także zobaczmy i sobie po prostu wlosujemy, tak żeby po prostu pokazać wam, jakie osoby tutaj są. Na przykład nam się teraz losowała Cassandra Cwir, mamy jeszcze Belle Cwir, mamy Boba Pancakesa, Elizę Pancakes, oczywiście standardowo, Nancy Landgrab, mamy Vlada, mamy Hackingów, Brenta i Branta, czyli tutaj przedstawicieli osób homoseksualnych. Oni są nam jak jedna osoba do tego, wziąłem ich po prostu jako jedność. I jeszcze Judith Ward, czyli słuchajcie, ta taka paniusia ze Stan Gwiazdą, która chodzi i jest dosłownie, słuchajcie, wszędzie i zawsze za nią łażą paparazzi, jest strasznie denerwująca. Także już widzę, jakie jest moje uczucie do niej. No ale dobrze, przejdźmy sobie najpierw do zrobienia bryły. Wychodzi na to, że będziemy musieli mieć 9 pomieszczeń, więc to nie jest mało, także dajcie mi sekundę i coś tutaj sobie wykombinujemy. Chciałbym, żeby ten dom był w miarę nowoczesny, ponieważ ja w nowoczesnych domach czuję się dosyć spoko, więc mam nadzieję, że wyjdzie to mi po prostu jakoś ciekawie, nie wiem co tak zasadniczo robię, jakoś tak to sobie zrobimy. Na razie wygląda to jakby było strasznie ogromne, ale mam nadzieję, że taki nie będzie. Okej, tu coś takiego. Tak, tak. Okej, tak by wyglądało pierwsze piętro. Tutaj bym zrobił, słuchajcie, wejście, tu może jakiś salon, gabinet, łazienkę, wejście na górę, kuchnię, jadalnię, więc tu już mamy kilka pomieszczeń zasadniczo. I teraz wejdźmy sobie do góry. Tutaj jakoś tak sobie zrobimy odbicie tego, co tutaj było. Tak dalej. Tak może, hopsa. Tak, też nie chcę kombinować za mocno. O, i tutaj będzie coś takiego mniejszego. Myślę, że może to wyglądać całkiem spoko. Jeszcze to podniosę jakoś na fundamencie, będzie gicior. No i największy problem będzie według mnie z rozparcelowaniem po prostu tutaj pomieszczeń, bo to może być dosyć ciężkie. Czekajcie, niech ja to podniosę na jakiś taki fundament. Z tyłu może też coś zrobimy, bo tu będzie najprawdopodobniej jakieś wyjście na dwór. Chciałem, żeby to wyszło w miarę nowocześnie. I don't know. Coś z tego jest i to jest najważniejsze. Dobra, w miarę jestem zadowolony, tak to wygląda. I czas podzielić teraz to na pomieszczenia. Potrzebujemy 9 pomieszczeń, więc tak. Tak wygląda mój podział, słuchajcie. I zobaczymy jeszcze te schody, tylko dołożę, obojętnie jakie. Najprostsze na ten moment, żeby to jakoś działało tu. Okej, musiałem to minimalnie inaczej zrobić. Schody będą wyglądały w ten sposób. O, będą tak szły. A tu tak to wygląda. To będzie taki pokój korytarzowy, no i tutaj 3 pomieszczenia rozdzielone. Łazienka, coś takiego. Ej, w sumie to by się jeszcze łazienka. A nie, to jest łazienka, okej. Dobrze, więc zacznijmy od korytarza tego w sumie małego, więc mam nadzieję, że to będzie sim, który jest mało znaczący. By mi pasował, nie wiem, może hackingi, ale no nie wiem, zobaczymy. Start. Cassandra Cwir. Okej. Cassandra Cwir. To przejdźmy się i zobaczmy, co lubi, jak wygląda Cassandra Cwir w ogóle. Cassandra jest więc ponura, ale też kreatywna. Niestety nie ma wybranych wtedy jeszcze, wiecie, jak były tworzone te rodzinki, to nie wybierali ani kolorów, ani nic, więc zobaczmy, jak wygląda pokój jej. Dobra, więc wydaje mi się, że Cassandra pokój to jest ten u góry, taki we fiolety, ciemnym kolorze i tak dalej, tak mrocznie. Więc też tak zrobimy to wejście, takie fioletowo-czarno-mroczne. Na szczęście nie ma tutaj zbyt wiele miejsca do popisu, bo no, to nie, a Cassandra styl to nie jest mój styl. Chciałbym, żeby mniej więcej było to wszystko jednak otwarte. O, taki łuk pasuje do Cassandry mroczny. Więc coś takiego zrobimy i może nawet jakąś taką mroczno-czarną tapetę. O, tak. I fioletowe do tego akcenty. I myślę, że będzie git. Purpurowy może. Proszę bardzo, niech sobie taki tu będzie. Jakiś fotel. O, coś takiego. Kwiatki. O, albo taki. W Simsach jest ewidentnie za mały wybór szafek, więc pójdę nie w lustro duże. O, może w coś takiego. I wtedy tu u góry dam lustro i zmyśli nam się też więcej dekoracji na przykład.
To lustro jest idealne. Ogólnie ja mam w ogóle takie współczucie do Kasandry, powiem wam, bo ona taka biedna, ten don ją zostawił pod ołtarzem w tej dwójce, ja zawsze o tym pamiętam i mi jest jej tak żal. Jakaś taka niezrozumiana jeszcze, wiecie, matkę jej porwali w innych częściach, jakby wiecie, musicie obejrzeć film tutaj, się dowiedzieć co i jak, bo to jest bardzo ciekawa historia, także smutno, że ona ma taki PR swój. No i gitara. Nie wiem, czy dla was ten pokój mówi Kasandra, ale dla mnie tak. Dobra, więc teraz może przejdziemy sobie do kuchni. Kuchnia może być ciekawa, więc zobaczmy, jak będzie kuchnia wyglądała. Losujemy i zobaczmy, kogo nam wylosuje Bob Pancakes. Okej, okay, Bob jest kucharzem, więc on może lubić kuchnię. Co nie? No hej, Bobulku, jakie ty nawet widziałem, Boże, największy przystojniak na świecie, sim idealny, oto on. Nawet ma piękny pierścień, nie wiem, kto mu go wziął, ale jest piękny. I on jest piękny i zobaczmy na samym początku, jaką oni mają kuchnię. Dla mnie ta kuchnia w ogóle do niego nie pasuje, bo on, wiecie, tak mi się wydaje, że przecież jest niechlujny, jest ponury, jest samotnikiem, więc totalnie do niego nie pasuje. On musi mieć syf w kuchni i wiecie, jest kucharzem, jak widzicie, więc to musi lubić jako tako gotować, więc musi mu zrobić po prostu kuchnię marzeń, bo mu się należy. Wie każdy, kto z nim coś przeżył, a ja dużo z nim przeżyłem, więc sprawdźmy jeszcze, jak wyglądają jego... Więc dobrze, w sumie wiemy to o nim. On lubi tutaj takie kolory zielone, taki casualowy styl, więc zrobiłem mu taką luźną kuchnię, bo Bob to jest taki luźny chłop. Jest to pokaźna sprawa, jeżeli chodzi o kuchnię i można tutaj się, wiecie, można poszaleć, bo dosyć dużo miejsca mamy. Także zrobimy jakiś taki szary może łuk. Myślę, że właśnie taka szaro-zielona kuchnia z jakimiś akcentami kolorystycznymi, troszeczkę taka usyfiona, będzie się idealnie nadawała. O, nawet coś takiego bym dał, nie wiem. Chciałbym po prostu, żeby to wszystko do siebie w jakiś sposób pasowało. Ciekawe. No i jako, że wielbię Boba i chcę mu dać wszystko, co najlepsze, to chyba dam mu kuchnię z wystroju marzeń, bo to jest piękna kuchnia i Bob po prostu na zasługuje. Więc co, nie wiem, czy nie zrobię zielonej kuchni, a zamiast tego dam szare ściany. Później pomyślimy jeszcze o tym, jakby tą kuchnię autentycznie pobrudzić, bo no wydaje mi się, że gdyby Bob miał kuchnię, to ona byłaby brudna. Jakkolwiek to brzmi. O nie, nie, zapomniałem, że do tej kuchni... A nie, jest na szczęście, już chciałem krzyczeć, nawet, że do tej kuchni nie ma wyższych szafek. Niby kuchnia jest zrobiona dla Boba, żeby było dobrze i żeby było super i żeby było ładnie, prawda? Ale musimy pamiętać o jednej rzeczy, to jest kuchnia Boba, a Bob jest niechlujny. Więc na pewno znajdzie się tutaj kałuża, jak widzicie jakaś, bo się coś rozlało i Bob tego nie posprzątał. No słuchajcie, ja myślę, że to brzmi i wygląda jak coś, co by Bob, gdzie Bob by się po prostu dobrze czuł, więc... Jest kit. Naprawdę. Zajmiemy się następnie jadalnią. Ona jest dosyć duża i nie wiem, kto mi tutaj pasuje, ale zobaczymy, kogo nam wylosuje. Nasze koło. Więc nie wiem, kto to będzie. Bob, Eliza Pancakes. Obok siebie. Zawsze. Nierozłączni. Dobra, Eliza kojarzy mi się, bo ja mam zupełnie szczerze, z taką paniusią. Ona jest perfekcjonistką, ona jest materialistką, więc wszystko na pokaz. Możemy nawet zobaczyć sobie ich dom, że jest taki troszeczkę elegancko bardziej zrobiony i nawet sama Elizy tutaj sypialnia jest coś taka, wiecie, różowa, wystawna. Boba jest taka bardziej na luzie zrobiona, a Eliza właśnie taka, jakby ona była taką paniusią. Ja jej nie lubię zbytnio. No dobra, bardzo jej nie lubię. To jest simka, której najbardziej nie lubię w Simsach. Jeszcze te klapki, które ona ma. Nie, nie. Dramat. Nie przepadam za nią, więc zrobimy coś, co się z nią kojarzy, ale nie będzie to ładne. Obiecuję. Jakim cudem oni się w ogóle dobrali? Nie mam pojęcia, serio. Bob zasługuje na więcej. I tyle. Rozumiecie? I tyle. Więc na pewno tutaj polecę właśnie w takie tapety typowo eleganckie. O, nawet coś takiego ze złotem. Ale też zrobię coś, co troszeczkę nie będzie do siebie zasadniczo pasowało, bo właśnie Eliza tworzy, robi siebie na taką paniusię i zrobi tutaj dywan. Ale zasadniczo ona nie jest taka, ona tylko właśnie pozuje na taką, mam takie wrażenie. A naprawdę jest wrednym babskiem, które wykorzystuje naszego biednego Boba i po prostu ona nie pracuje, siedzi i nie robi nic, a typ na nią haruje, żeby spełniać wszystkie jej zachcianki. W ogóle świetną zrobiłem tutaj to wyjście z tej jadalni, ale jakoś się z tym uporamy. Okej, okay, tak wygląda Elizy naszej jadalnia. Brzmi jak Eliza, wygląda jak Eliza, tak mi się wydaje. Dalej mamy łazienkę, do której kałuża Boba nawet przeszła, więc zobaczmy, kto będzie jej właścicielem. Powinienem usuwać simów, ale nie wiem, czy da się to zrobić. O, da się. No to zobaczmy, kto teraz pójdzie tutaj. Mamy Nancy Landgrab w łazience. Okej. Okay. I zaraz wam przedstawię Nancy Landgrab, jak ona wygląda. Nancy Landgrab mieszka tutaj w domu Landgrabów, w tym wielkim domu. Ale mamy też informację, że oni coś ukrywają i czy ich sekrety, ich rozdzielą, czy nadal będą budowali bogatą dynastię. I co mogą... Co taka piękna rodzina w takim pięknym domu może ukrywać? Po pierwsze, Nancy jest złodziejem i to ukrywa. Taka paniusia, niby normalna, piękna, słuchajcie, a jest złodziejem. Więc okej. Okay. To wszystko jest jedną
wielką ściemą tutaj. Jeżeli chodzi o ich dom, to jest całkiem nowoczesny i chyba tutaj pójdziemy w nowoczesność raczej. Jakieś nawet pomarańcze z czernią, jak widzicie, z zielenią. Takie tutaj rzeczy są. No ale zobaczmy jeszcze, jak nasza Nancy się ubiera. Tak to wygląda. Ona, słuchajcie, jest snobką, materialistką i jest ambitna. Tak wygląda jej strój. Mniej więcej tak wyglądają wszystkie jej stroje, więc tutaj dużo pomarańczu jakby ona lubiła. Tak mi się wydaje, złotego i takich rzeczy. Ale jednak... I chyba jednak w takich kolorach to zrobimy. Okej, czy mam jakieś pomarańczowe? W ogóle, wiecie co, mam taki twist, w sumie mógłbym zrobić tutaj, że... I myślę o tym bardzo intensywnie, żeby zrobić coś w stylu... O, to jest fajne. Albo to? Tak, żeby coś wyglądało jeszcze bogato, bym chciał. To tak mi wygląda, bogato. Żeby zrobić coś w stylu, że ona ma tutaj jeszcze jakieś swoje miejsce, gdzie wkłada swoje rzeczy, które ukradła, no bo jednak wiecie, ona jest materialistką, która kradnie, więc coś takiego bym zrobił. Czarne kafelki na dole, to troszeczkę przesuniemy. Wygląda to jak Nancy. Jakieś dosyć nowoczesne drzwi. Tak średnio z nowoczesnymi drzwiami w sumie tutaj. To są nowoczesne, ale nie przejdę. Może te damy takie czarne, zwykłe niby, o, albo te z wystroju marzeń, one są dosyć nowoczesne, niech będą. I... kusi mnie, żeby dać coś takiego tutaj, takie ukryte drzwi, że niby wiecie, to jest półeczka na książki, a tu będą za jakieś skarby czy coś, więc to może być spoko. No zasadniczo w łazience nie ma zbyt wielu rzeczy, które mogę jako tako dać, żeby nasza Nancy się wyróżniła. Jedynie co, no to mogę wybierać jakieś droższe rzeczy po prostu, więc wybiorę tu na przykład będzie ściana z luster, o, żeby... było nowocześnie. Ale tutaj, słuchajcie, damy jakieś takie akcesoria właśnie związane z pieniędzmi, że niby ona coś tam trzyma. Tutaj dajmy jakieś takie perfumy, żeby sobie stały. To są eleganckie perfumy, więc się ewidentnie nadadzą. Trzeba je zmniejszyć. Czujcie, że nie mogę znaleźć żadnych rzeczy związanych z pieniędzmi? That's not good. O, sztabki złota są, dobra. Powstawiajmy tutaj, że słuchajcie, tu stypiara pokradła i pochowała rzeczy. Wiem, że gdzieś jeszcze był bankomat, chyba. Skradziony bankomat. Czekajcie, tu wsadzimy. I te sztabki złota tam do góry. Hit. I tutaj też na dole będą. Także tak sobie otworzę, sobie może wyciągnąć pieniądze. Dobra, skupmy się dalej na łazience. Wydaje mi się, że Nancy preferowała wannę w łazience. Nawet taką rozkoszną i dużą. Tylko nie wiem, jak ją tutaj umiejscowić zasadniczo. Bo mało tu miejsca, więc może damy taką? Nie, bo ona w sumie gdzie wtedy kibelek zmieszczę. O, tu mogę kibelek zmieścić w sumie. Okej, dajmy tą. Jest dosyć drogę. Z jakimiś złotymi akcentami, najlepiej. Jakieś przedrogie kwiaty. Dywan pod kibelek fancy. Szkoda, że nie ma lepszego papieru toaletowego, jakiegoś tam pozłacanego czy coś. Jest wieszak na ręczniki. O, ten, ale to nie jest papier toaletowy. Tu możemy dać coś takiego. A papier toaletowy jest jaki jest. Okej, także tak zostawmy. Tak wygląda łazienka Nancy Landgraf. Dobra, no i teraz został nam salon. To jest duże pomieszczenie, więc mam nadzieję, że coś fajnego nam się tutaj okaże. Niedużo osób nam już zostało, więc losujmy. Chociaż... są poprzednie osoby. Mamy Nancy Landgraf znowu, ja muszę zrefreshować to. Dobrze, zmieniłem to, więc zobaczmy teraz, co się wydarzy. O, proszę, jaka ładna reklama. Mamy Vlada, okej. No, Vlada znacie, wiecie, jak wygląda Vlad, jest po pierwsze wampirem, a jego cechy to zły, samotnik, szybko się uczy, ubiera się na czarno, no i jego dom jest dosyć istnie wampirzy, więc również takie zrobimy wnętrza. Będziemy tutaj ewidentnie kierować się pakietem wampirowym. Mam nadzieję, że coś ciekawego tutaj się wydarzy. Podoba mi się ta podłoga, taka czerwona tam. To było ciekawe, więc zrobimy coś takiego. I ciemne dosyć ściany jednak. Poszedłbym w ciemne ściany. O Jezus, to nie, to chyba wygląda za pstrokato. Przesadziłem. O, może te bardziej. Okej, tak to będzie wyglądać. Ciekawie, interesująco, patrząc na to, jak ten dom wygląda z zewnątrz. Ej, może ja mu trumnę po prostu postawię na środku, albo tu, żeby miał gdzie spać chłop. O. W sensie, no, w końcu to pokój Vlada, więc musi być istnie wampirzy, prawda? Sprytnie zasłonięte, jak widać. Jest ciemno teraz. O, jeszcze jakiś taki obraz. No nie, obraz samego siebie. Musi on tu być. Okej, czy ten dywan to będzie przesada, jak go tutaj dam? Prawdopodobnie. Ale o to chodzi, żeby to było przaśne wszystko. O, ej, nawet nie, że to wygląda. O, coś takiego. Mamy pokój na wzór Vlada. To było szybkie do zrobienia, bo zasadniczo nie było tutaj dużo do roboty. Tak wygląda nasze pierwsze piętro, kochani. Mam nadzieję, że widać charakterystyczne cechy. Na pewno pokój Kasandry pasuje do pokoju Vlada. Te pokoje jednak dosyć się różnią, ale zobaczmy, co będzie na górze. Dobrze, więc zrobimy teraz sobie korytarz i zobaczymy, kto będzie na korytarzu wojować.
Usuwam już Vlada stąd i losujemy to, co nam wyjdzie. Będą hackingowie, ale fajnie. Hackingom zrobimy taki LGBT pokój, coś w tym stylu. Ale najpierw wam ich przedstawię. Mieszkają oni w Brindleton Bay. To niezłe osiągnięcie. No i są tacy cool, ja ich bardzo lubię w ogóle, to są jedni z moich ulubionych simów. Są dobrzy, serdeczni, mili i w ogóle są miłośnikami psów, no więc super. Ich dom nie jest taki mocno szczególny. Zasadniczo są to takie dosyć pastelowe kolory, rzekłbym, taki bardzo ułożony. On jest artystą, on jest sportowcem, więc zrobimy to chyba tak artystycznie właśnie bardziej. I po prostu... tak w ich stylu. To jest taki spokojny, nie wiem, tacy dwaj drwalowie trochę można powiedzieć. Zobacz, taki dom wygląda. Także cool. Okej, na razie tyle, co zrobiłem. Mamy tutaj to. Dajmy im flagę dumy. Myślę, że oni by sobie powiesili takową. I tak jak mówię, zrobię tutaj taki troszkę może kącik nawet artystyczno-sportowy, żeby każdy z nich miał coś dla siebie. Tutaj może... no w końcu ich pokój, no nie? Więc na jednej części zrobię taką właśnie bardziej sportową część, a w tej tutaj bardziej taką właśnie artystyczną. Niestety nigdy w ogóle nie potrafię ich rozróżnić, który jest który, więc ten bardziej sportowy będę miał tylko jedną rzecz tutaj zasadniczo, bo na nic więcej nie ma miejsca, może jakieś po prostu, no szkoda, że nie można tak, wiecie, nart postawić. Ten artystyczny dostanie, że tak powiem, troszeczkę więcej uwagi z mojej strony. I'm sorry, po prostu, o, jakieś tutaj gazety dostanie pod. Po prostu łatwiej jest zrobić artystyczny pokój. O, albo to dostanie pod, niż taki... sportowy, tak mi się wydaje. Wiem, że gdzieś też były te takie duże obrazy z farbami. Może nawet wiecie, co to te farby od Boba skopiować tutaj. To też jest dosyć artystyczna sprawa. Farby też się przydadzą. Powiedzmy, że on jest trenerem personalnym i jeszcze tutaj pokazuje na wykresie spalanie, nie wiem, czegoś tam. O, tu mamy jakieś, wiecie, płótna i tu mamy jakąś taką szafkę z obrazami, więc coś takiego bym tutaj zrobił właśnie. I w sumie fajnie to wyszło. No i zasadniczo ciężko by było mi dać coś więcej tutaj, może jeszcze jakiś taki siłowniany obraz motywujący by się znalazł. Albo z jakimiś, wiecie, sportowcami na przykład, plakat, którzy motywują. Okej, jest to cool. I tą tapetę, bo ona mi się z nimi kojarzy. I mamy kolejny pokój gotowy. No to teraz lecimy, może zrobimy tu pokój dla dziecka. Zostały nam 3 pomieszczenia, więc niedużo. I zasadniczo żadna z tej trójki, ani Bella Cvir, ani Don Lotorio, ani Judith Ward nie nadają się do pokoju dla dziecka, więc jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Uwaga. O nie, Judith, o nie, ten pokój będzie taki wywalony w kosmos. To jest kolejna paniusia, której bardzo nie lubię. Więc tak, Judith Ward to jest typiarka, która mieszka w Del Sol Valley, w tym domu. Jest to typiarka, której chyba totalnie nikt nie lubi. Czy ktoś z was ją lubi? To jest jej dom, jest on szalenie zrobiony z totalnym przepychem, jak zresztą widzicie, i w takim stylu też pójdziemy w tym pokoju dziecięcym. Ona jest wredna, jest matrylistką i snopką i wygląda tak... no, to nie może być żadna dobra kombinacja. Łazi po całym mieście po prostu totalnie i wkurza wszystkich na tej planecie. Chodzi, za nimi chodzą paparazzi, ludzie się ekscytują, przeszkadza w każdej imprezie. Nie lubię tej piary. Serio. Więc zrobimy... no, taki będzie pokój, no co ja mogę zrobić? Ja mniejsza w takim pokoju mieszkać, ale... życie. Dobrze, więc tu będzie taki pokój na Judith Ward i będą to głównie z tym gwiazdą będzie to wszystko robione. To prawda, nie ma tutaj żadnych takich fajnych drzwi, no bo co, takie wstawię bez przesady, albo takie, że będzie z nich ochroniarz, słuchajcie. Ale wtedy tu nie postawię więcej, to nie mogę tego tak zrobić, więc damy takie białe. I dalej tak. Będzie to w marmurze robione i zróbmy z tego pokój może dziewczynki, bo ten marmur się jakoś nadaje jeszcze, więc tutaj bym dał takie coś, takie, coś takiego by wyszło tutaj. I na ścianach również będzie marmur, ale jest na szczęście różowy marmur, więc nie będzie to wyglądało aż tak tragicznie. Kapsułę do spania, no nie, nawet nie ma normalnego łóżka, naprawdę. Co mam jej dać wielkie łóżko, przecież to zajmie cały pokój. No chyba, że znajdziemy coś innego w stylu Judith Ward w łóżkach, ale nie, no to jest jeszcze okej, okay, dosyć takie... ma taki vibe, wiecie, bougie, ale i to. Więc to może damy tutaj. To jest totalnie niepasującym kolorem. Chociaż w sumie nie jest tak źle, ale jest... ujdzie. Słuchajcie, zawsze, powtarzajcie sobie, zawsze mogło być gorzej. I mogliśmy, wiecie, dostać coś zupełnie innego do zrobienia na przykład. A to jeszcze nie jest takie złe. O, tutaj mamy różową lampeczkę, elegancja. Ciekawe, czy jest biurko z tą gwiazdą, nie ma. Ale takie biurko, no to zasadniczo może być każde biurko, prawda? Tutaj też się liczą, można powiedzieć, same dodatki. A dodatkami możemy zaskoczyć, więc dajmy takie biurko. Szkoda, że to tak wystaje, więc może nie to. O, to. O nie, to jest straszne. Może też być takie bardziej nowoczesne biurko zasadniczo. I do tego jakiś fajny fotel. O,
Ten. Totalnie, to jest coś, o czym marzyłem. Oczywiście najdroższy komputer możliwy w Simsach, bo musi tu być, jak wiecie, bardzo na bogato. Fajną rzeczą jest to, że tu mogę powsadzać rzeczy tutaj na miejscu tego okna. To mi się bardzo w tych oknach podoba tutaj zawsze, że mogę coś tutaj powstawiać. Ale patrzcie, jak się trzyma kurczowo tego. O, dlaczego tak? No dobra, nieważne. Ale ważne, że da się coś wstawić, prawda? O, to jeszcze fajne. Tu mogę dać dobręta, na przykład z tej strony. Jakieś kwiatki. O, może taki kot. Podoba mi się ten kot, więc go tu wstawię. Jest słodki. Też nie będę przesadzał z dekoracjami, bo myślę, że jak się przesadzi, to nie będzie już tak bougie. Więc dajmy jeszcze może to. Jakieś buty na pewno się młodej damie przydadzą. Już jakieś takie. No i na pewno jakaś szafa by się przydała tutaj też. Mam jakąś taką... O, ta jest niezła. A wydaje mi się, że możemy mieć... O, taka... O Boże, jaka garderoba. Nie mogę. Niech sobie tu stoi. Mam te różowe? O, proszę bardzo. Estetycznie. Mega mi się podoba. No dodajmy jakieś zabawki, skoro to jest pokój dziecięcy. Bo przypałby, gdyby zabawek nie było, ale mam nadzieję, że w jakimś dobrym stylu. Chociaż to chyba będzie najlepiej, najlepsze, najbardziej tu będzie pasować. Boże, te niepasujące różowości do siebie, strasznie, nie mogę tu być. Idźmy do następnego pokoju, proszę was, bo dramat. Mamy łazienkę i sypialnię kolejną. Tu możemy zrobić na przykład sypialnię rodziców, bo jest minimalnie większa, więc zróbmy. Zostaje nam tak naprawdę Bella Sfir Don Lotorio. Tutaj możemy zrobić sypialnię dla rodziców, nie będzie tak źle. Więc losujmy i dowiemy się, jak nasze dwa ostatnie pomieszczenia się rozwiążą. Widzę, że Bella Sfir będzie sypialnią, a Don Lotorio będzie łazienką. Okej. Okay. Belle Sphere znamy i kochamy, na pewno kojarzy się wam z nią kolor czerwony, jest na dobre, jest rodzinna, jest romantyczką, jest kontaktowa, taka rodzinna jest z niej, że straciła Mortimera z Donem Lotorio, także ciekawe, że oni zostali we dwójkę na ostatnim miejscu i bardzo podobny styl do Cassandry, tylko bardziej z fioletem mamy tutaj czerwień, więc pójdziemy w czarny i czerwony kolor w tej sypialni. Okej, okay, let's go! Także ciemne kolory tutaj mamy standardowo, nie będziemy przesadzać w żadnym wypadku. Bella jest ikoniczna na tyle, że wydaje mi się, że wiadomo, że takie kolory muszą być. I tutaj damy może być co nawet jakiś taki... ten kolor? O, coś takiego. I teraz tak, drzwi muszą zostać ewidentnie czarne. Tutaj mam problem z tym, no bo zasadniczo nie wiem, jak to zrobić, więc co, ja bym tutaj nawet o jedno to zmniejszył i tutaj wtedy się ładnie nam szafa zmieści. To jest dosyć mały pokój jak na dwóch simów, ale myślę, że coś tam się nam uda zrobić, no nie? Nie ma tragedii. No i tutaj dalej pójdziemy już z krwistą czerwienią. To łóżko jest po prostu dla mnie, brzmi jak Bella, więc muszę je tutaj dać. Chociaż ta szafa jest nie najgorsza, ale... Niekoniecznie bym ją dał tutaj, chyba jednak zrezygnuję z czerwonej szafy i dam zasadniczo jakąkolwiek inną, może nawet taki brązik lekki, coś w tym stylu, nie wygląda źle. Szkoda, że takie małe te pomieszczenia zrobiłem, bo nie mogę, jak mówię, się wykazać w tym aspekcie tutaj, no ale wydaje mi się, że już wykazałem się dosyć mocno tym, co wydarzyło się na dole. Także wszystko ma swoje, słuchajcie, granice, co nie? Jakiś taki czarny obraz dajmy jeszcze. Może jeszcze jakiś taki czerwony dywan na samym dole łoża naszego. O, nawet jakiś taki. Pasuje. I zasłonimy to okno, bo też wydaje mi się, że ćwirowie, jak już lubią, to wolą, wiecie, za zasłonką. No i na samym końcu zostaje nam Don Lotorio i jego łazienka. Don Lotorio mieszka z trójką kobiet, bo jest on totalnym kobieciarzem, jak widzicie tutaj. I z Donem Lotorio kojarzy mi się taki nowoczesny styl, można powiedzieć. Ale też czerwony kolor zasadniczo. Proszę bardzo, nasz Don Lotorio. Jego cechy to nieangażujący się, aktywny, romantyk i uroczy. Kto by się spodziewał? Jestem ciekaw, czy któryś pokój można by było powiedzieć, że jest jego, ale nie, bo on nie ma tutaj pokoju. Każda z dziewczyn po prostu ma swoje pokoje. Tu wydaje mi się spokój Katriny, tu jest pokój Diny, a tutaj Niny. Więc on jest takim, tutaj wiecie, skacze z łóżka do łóżka po prostu. Ale i on jednak kojarzy mi się nadal z czerwienią. Tylko taką bardziej nowoczesną czerwienią, a nie mroczną czerwienią jak Bella, rozumiecie? Także robimy nowoczesną łazienkę. I w sumie podobnie tak jak... U Nancy możemy dać drzwi, bo to będzie podobny vibik, ale też nieidentyczny. Zrobimy to w ciemnych kolorach, ale jak mówiłem, bardziej nowocześnie. Więc też tutaj polecę trochę z drewnem i z ciemnymi chyba kafelkami, tak mi się wydaje. Nawet tymi ciemnymi ze spa. Okej, ciekawie, w ten sposób to by mogło wyglądać. I zrobię też prysznic Donowi, bo wydaje mi się, że do niego bardziej pasuje prysznic. On i prysznic, wiecie, w prysznicu różne rzeczy można robić w Simsach, więc wydaje mi się, że to by było coś. Taki sportowy prysznic do niego bardzo pasuje według mnie. I wiecie, które pasują do niego jeszcze? O, te blaty. No to jest dla mnie Don Lotorio totalny, więc dostanie coś takiego i takie
właśnie kanciaste, sportowe zlewy, tak to można określić tutaj. Lustro. Czerwonego kibla niestety nie ma, ale jak już Don Lotorio, to raczej taki nowoczesny. Takie dwa szlafroczki przy wyjściu z prysznica. Okej, okay, coś takiego. Łazienki są ciężkie do zrobienia, bo wiecie co? Łazienki dosyć ciężko jest urządzić w pewnym tym sensie, że mało jest takich rzeczy nakierowanych łazienkowo dosyć, więc nie wiem, to bym jeszcze mógł dodać może jakiś dywanik czerwony, żeby jeszcze Donem Lotorio troszeczkę mocniej zaśmierdziało, jakkolwiek to brzmi. O, taki. O Jezu, to jest Don Lotorio, totalnie. I jakoż Don Lotorio kojarzy mi się dosyć mocno jeszcze ze sportem, to dodałbym coś sportowego. Bieżnie w łazience. Dlaczego by nie? W sumie. Czekajcie, może tak to zrobimy. I wiecie, i Don by miał blisko z prysznica na bieżnie. Why not? Jakiś taki splash. I tak to wygląda. Tutaj nie będę na tej ścianie nic już dawał, albo wiem co dam. Lustro, żeby mógł się przeglądać, bo mam wrażenie, że Don trochę lubi wpadać w takie samo uwielbienie. I urządziłem to wszystko. Teraz sobie posiedzę trochę nad landscape'em tutaj i do was wrócę po prostu za jakiś czas. Tak więc to pod koniec wygląda. Jestem ciekawy, jak mi poszło. Zachęcam oczywiście was do zrobienia tego challenge. Jeżeli ten challenge wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, moi kochani, subskrypcję i komentarz. Napiszcie, czy wiernie to dodałem, czy może powinienem coś zmienić. Co sądzicie o tym wszystkim? Dajcie znać w komentarzach. Subeczki zostawcie, bo zbliżamy się blisko do 159 000, 160 000 w styczniu. Może się uda. Chciałbym, byłbym bardzo wdzięczny. Także słuchajcie, moi kochani, dziękuję. Do zobaczenia następnego i zachęcam was do zrobienia tego challenge'a. Do zobaczenia. Pa, pa!